Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Czesław Zasiński, prosto z Sieradza. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy przed jednym z mikroprzedsiębiorstw. Konkretnie przed firmą Sklep Medyczny i wypożyczalnia sprzętu. Moim gościem jest właściciel firmy, pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszego programu. I od razu pierwsze pytanie. Proszę powiedzieć, jak w tej sytuacji sobie radzicie? Znaczy, no, sytuacja tak jak, że powiem, wiadomo z mediów publicznych jest trudna, jeżeli chodzi o dostępność środków dezynfekcyjnych, maseczek, środków ochrony osobistej, rękawiczek. Natomiast no, robimy wszystko, co jest w naszej mocy, jeżeli chodzi o dostępność, tak? Czyli zaopatrujemy się w okolicznych tutaj naszych sieradzkich, że powiem, szwalniach, jeżeli chodzi o maseczki takie ochronne, bawełniane, tak? Instruujemy, w jaki sposób to dezynfekować, ponieważ maseczek z filtrami po prostu nie ma, są po prostu nieosiągalne, niedostępne, a jeżeli są na hurtowniach gdzieś dostępne, no to są zarezerwowane dla służby medycznej, tak, dla służby zdrowia. Myślę, że tak, że akurat te maseczki szczególne są przekierowane na tą pierwszą linię frontu do szpitali, do placówek dla ratowników, pielęgniarek i lekarzy. I to bardzo dobrze, że w tej sytuacji mogą się tym chronić, bo niestety tych zachorowań wśród medyków jest w tej chwili sporo. Ale ja zapytam, bo jesteście takim newralgicznym miejscem, szanowni państwo, jesteśmy na Wojska Polskiego, w Sieradzu, które jest bardzo chętnie, mam nadzieję, w tej chwili odwiedzane przez mieszkańców, ale z sygnałów, które otrzymujemy, okazuje się, że często niestety tej odzieży ochronnej typu maseczka czy rękawic brakuje. Brakuje nawet tutaj z tego, co słyszymy, że powiem, z okolicznych właśnie szwalni i hurtowni, które do tej pory nas zaopatrywały. Po prostu czasami jest problem z jakimiś tam no, środkami do wyprodukowania, tak? Typu na przykład, nie wiem, gumka, czy dzianina, czy włóknina chociażby, tak? Więc po prostu no, firmy też, że powiem, nasze tutaj okoliczne i sąsiadujące hurtownie, no po prostu walczą też jakby o to zaopatrzenie, żeby i społeczeństwo, i instytucje po prostu zabezpieczyć w miarę możliwości. Tak? My też staramy się po prostu zrobić wszystko, żeby każdy, kto do nas tutaj trafi, czy instytucja, czy osoba prywatna, żeby pomóc. Natomiast no, kierujemy się też jakby hierarchią ważności, tak? I w pierwszej kolejności chcemy zapatrywać na ważniejsze instytucje, no ponieważ no, w którym te środki są, tak, niezbędne, są niezbędne do funkcjonowania. Oczywiście, po prostu, prawda? Tak, tak. Dla lekarzy, dla pielęgniarek chcemy po prostu tutaj mieć jakby no, pierwszeństwo, tak? Żeby... Proszę mi powiedzieć, bo przecież te sklepy w Sieradzu zaopatrzenia medycznego konsultują się na pewno między sobą. Czy Sieradz jest takim miastem, który może zabezpieczyć aktualne potrzeby mieszkańców? Bo od momentu, w którym weszły te obostrzenia dodatkowe, niestety pojawił się natychmiast problem rękawiczek. Czy tak, z tego co słyszymy, tak, no to mamy kilka sklepów medycznych w Sieradzu, tak? Mamy bodajże jedną hurtownię medyczną i hurtownię takich, że powiem, środków dezynfekcyjnych, tak, w Sieradzu. One również obsługują jakby klientów i instytucje. Natomiast z tego co wiem, to największy problem jest z rękawiczkami, tak? Nie wiem jak inne sklepy, jak one sobie z tym radzą, tak? Bo nie mam jakby sygnałów ze wszystkich jakby punktów medycznych w Sieradzu. Mm-hmm. Natomiast no, my sami po sobie widzimy, że w momencie, kiedy dzwonimy w sprawie na przykład rękawiczek, czy nitrylowych, czy winylowych, czy lateksowych, no to jest po prostu problem. Tak? Cała Polska szyje maseczki na szczęście i te maseczki trafiają w pierwszej kolejności do szpitali, szanowni państwo, również w naszym regionie. I miejmy nadzieję, że tych maseczek będzie jak najwięcej, bo wy jako sprzedawcy też nie jesteście w stanie nadążyć jak gdyby za potrzebami, które zgłasza rynek do was. No tak, no, potrzeby są duże, tak? Codziennie zamawiamy po prostu coraz większe ilości tak naprawdę, natomiast no, firmy produkujące mają problem z wyprodukowaniem, z racji tego, że czasami mają osłabioną kadrę, tak, pracowniczą i no, moce ich przerobowe są no, nie takie duże jak wcześniej przed całą tą epidemią, tak, o której teraz słyszymy. W związku z tym no, po prostu tak naprawdę jesteśmy zależni też od innych zakładów produkcyjnych. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda dostępność na rynku i u państwa w sklepie środków dezynfekcyjnych? Jak wygląda na przykład ten preparat, który tak szeroko był dyskutowany i zapowiadany przez Orlen? Czy dla was on jest dostępny, czy korzystacie z innych preparatów? Powiem szczerze, że my nie chcemy jakby
jakby skupywać produktu, który był tak masowo gdzieś tam reklamowany w mediach, że będzie dostępny, tak, i w cenie takiej, no, przystępnej dla wszystkich. Mamy po prostu dostęp do swoich jakby produktów, tak, dezynfekcyjnych, czy to w postaci... Czy one są w tej chwili? Tak, w tej chwili mamy dostępne produkty w postaci płynnej do dezynfekcji rąk i skóry, i również powierzchni, albo z atomizerem lub bez, no i preparaty do dezynfekcji, że tak powiem, różnych tam powierzchni, tak, czy blatów, czy telefonów, czy komputerów, tak, klamek, no to jakby tutaj już przede wszystkim instytucje jakby zaopatrują się u nas w takie preparaty. No, można oczywiście jakby taki preparat też jakby próbować stworzyć, no, z własnych środków, tak? Czyli, no, potencjalnie z alkoholu, z jakiegoś tam, nie wiem, aloesu, z tego co mi wiadomo, to ludzie też sobie radzą w ten sposób. Domowymi, tak? Sposobami, tak, trochę, no, spirytusu. Żeby... Ważne, żeby ten preparat miał około 70%, tak? Tak, musi być 70%. Aloesy, żeby łagodzić, tak, skutki, żeby nie było działania tego preparatu. Skóry i... Pomysłów jest mnóstwo, tak. Ważne, żeby nosić go przy sobie w mniejszych buteleczkach, tak. Przed wejściem, przed wyjściem, zgodnie z instrukcjami, szanowni państwo, dezynfekować ręce. Oczywiście. Panie Tomaszu, pan się uśmiecha, ale sytuacja w małych przedsiębiorstwach, mikroprzedsiębiorstwach nie jest dobra. Proszę mi powiedzieć, często pan rozmawia z przyjaciółmi, z kolegami z innych branż, tutaj w Sieradzu i nie tylko. Jak to wygląda, czego oczekiwaliście po tarczy antykryzysowej i to, co się teraz dzieje w państwie, w jaki sposób wpłynie na waszą działalność? Czy pozwoli wam przetrwać jako mikroprzedsiębiorcą? Powiem szczerze, że pytanie nie... Bardzo trudne. Trudne, tak? Zwłaszcza, że nie wiemy, jak długo będziemy tak naprawdę mogli jeszcze funkcjonować, z racji tego, że jesteśmy jako specyficzną branżą, tak? No, taką, która jest teraz potrzebna, no to... Ale przepraszam, przerwie, spadek sprzedaży czy wynajmu ze względu na te obostrzenia bardzo radykalnie u państwa spadł. Zostały tylko te maseczki i środki dezynfekcyjne, prawda? Tak, można powiedzieć, że w tej chwili sprzedajemy głównie właśnie te preparaty ochrony osobistej, dezynfekcyjnej. Z racji tego, że, no, po prostu lekarze, że tak powiem, no, nie pracują, że tak powiem, w takiej skupili ilości. Skupili się na walce z koronawirusem, tak, przede wszystkim. Tak, część gabinetów jest pozamykanych. Oczywiście. No, to wszystko miało wpływ, no i też jakby tutaj instrukcje państwa, że tak powiem, władz poszczególnych miast po prostu w związku z nieporuszaniem się też automatycznie zmniejszyły ilość klientów, którzy do tej pory do nas tutaj uczęszczali. Czy wystąpiliście z wnioskami o zawieszenie ZUS-u jako mikroprzedsiębiorcy, czy dopiero będziecie występowali? Na co jeszcze liczycie ze strony państwa i jaką pomoc chcielibyście uzyskać? Powiem szczerze, że ogólnie jestem na etapie konsultacji, że tak powiem, z doradcą, tak, w sprawach właśnie tych tutaj, że tak powiem, jeżeli chodzi o zniesienie składek ZUS-u, jakieś zapomogi, że tak powiem, na firmę. Ustawa nie jest wcale taka prosta, bardzo trudnym językiem napisana, tak, w niektórych miejscach. I bez konsultacji rzeczywiście trudno sobie poradzić w tej sytuacji. No, po prostu wiadomo, że każdy przedsiębiorca będzie wybierał jakby opcję taką, która będzie dla niego jak najbardziej przydatna. Natomiast, no, nie ukrywajmy, no, nie pokryje to wszystkich potrzeb, które są, bo... I strat realnych, tak, które, tak, ponosicie w tej chwili, tak, prawda, no, z dnia na dzień. Każdy przedsiębiorca, że tak powiem, ma i pracowników, tak, i że tak powiem, nie każdy ma swój budynek, tak, i płaci czynsz, tak, opłaty bieżące, po prostu media, więc po prostu z racji tego, że jest klientów mniej, no, po prostu czasami niektórzy bardzo mogą trudno mieć naprawdę problemy, tak, jeżeli chodzi o... Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, w takiej sytuacji większość przedsiębiorców mikro mówi, że jeszcze tydzień, dwa, może miesiąc, nastąpiły już grupowe zwolnienia, wiele tysięcy ludzi straciło pracę z dnia na dzień. Proszę powiedzieć, z czym chcielibyście się zwrócić do mieszkańców Sieradza, do naszych widzów, w tej trudnej sytuacji dla wszystkich? W jaki sposób my nawzajem możemy sobie waszym zdaniem pomóc? Ja uważam, że jako mieszkańcy Sieradza powinniśmy wspólnie jakby sobie pomagać w tej trudnej sytuacji, czyli, nie wiem, jeżeli mamy problemy z poruszaniem się na przykład po mieście, no to, nie wiem, albo sprzedaż przez środki, nie wiem, internetowe, telefonicznie zamówienia. Jak ktoś do państwa zadzwoni, złoży zamówienie, tak, możecie dowieźć również, tak, na miejsce, tak, no, bez w tej trudnej, prawda, sytuacji na pewno pochylimy się tutaj w stosunku do mieszkańców. A kwestia rękawiczek na przykład dla starszych osób, środków dezynfekcyjnych,
Jak podamy w tym programie numer telefonu tak. Państwa, czy jesteście w stanie tak. dowieźć tak, tak, ten no, preparat pod wskazany adres? Tak, zwłaszcza no, dla osób, które po prostu mają no, obostrzenia takie, że nie powinny opuszczać, czyli tutaj mówimy o osobach w podeszłym wieku, tak, no to z racji poruszania się samego, ale również tej osłabionej odporności, która może w tym wieku towarzyszyć. No i chciałbym jeszcze dopowiedzieć tutaj odnośnie tego wsparcia, no to no, apelowałbym do wszystkich mieszkańców, żebyśmy się nawzajem wspierali, czyli po prostu, nie wiem... Wy pomóżcie nam, a my pomożemy. Tak, no zamawiajmy przez telefon, nie wiem, jakieś, to co jest możliwe, czas. Tak, po prostu, nie wiem, czy to catering, tak, czy jakaś właśnie, nie wiem, handel właśnie z dowozem, tak, no jest trudna sytuacja, natomiast no, na razie nie ma jeszcze obostrzeń takich, że nie można się poruszać, że powiem, pojazdem, tak, bardziej jest to skierowane do osób, które się poruszają pieszo, tak. Tak jak pan powiedział, panie Tomaszu, w tej chwili Warszawa jest takim dobrym przykładem, typu kwiaciarnie, nie kwiaciarnie, rodzinne cukierenki. Mhm. Jedyne źródła utrzymania. Właśnie zaczęły tak funkcjonować, że skrzyknęli się ludzie i nawzajem na swoich osiedlach wspierają te firmy, żeby nie poupadały. Zamawiają na zapas, na wynos, na wywóz. I wy również jako medycy zaopatrujący właśnie w ten sprzęt jesteście w stanie w ten sam sposób działać. Wystarczy zadzwonić, przedstawić swoje potrzeby, wskazać adres. I stosowne osoby w odpowiednim czasie tam przyjadą. Jak zresztą z innych restauracji, obiektów, z których jeszcze nie tak dawno wszyscy korzystaliśmy, prawda? Tak, no my chcemy naprawdę wyjść tutaj jakby w stosunku do klientów, tak? I po prostu stworzyć takie warunki, aby klienci się czuli bezpiecznie, tak? Jeżeli nie mogą właśnie do nas tutaj osobiście przyjechać po prostu po zaopatrzenie, no to my dowieziemy w tej trudnej sytuacji, tak? Ale no również myślę, że inne firmy, małe, mikroprzedsiębiorcy, którzy chcą się utrzymać w tym trudnym okresie, tak? Dla nas, też myślę, że byliby w stanie jakby pochylić się w stosunku do mieszkańców i zbierać zamówienia telefonicznie, dowozić. Myślę, że to było no, całkiem dobre rozwiązanie tak, dla wielu przedsiębiorców. Gdzie więcej informacji można zdobyć na temat zaopatrzenia w rękawice, w maseczki? Właśnie w Państwa punkcie, na jakich stronach, pod jakim numerem telefonu? Mamy stronę internetową www.vitalisplus.pl. Świeże informacje codziennie udostępniamy na mediach społecznościowych, czyli na Facebooku mamy stronę, że powiem, Vitalis Plus w mediach społecznościowych. Natomiast no, przyjmujemy jak również zamówienia telefonicznie, drogą mailową, tak? Jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny, to jest numer 43 822 70 81 bądź numer komórkowy 509 868 896, ewentualnie drogą mailową, tak? Czyli vitalisplus@interia.pl. Warto, szanowni państwo, z tych telefonów i z tych stron skorzystać. Tam jest zdecydowanie więcej informacji co do możliwości korzystania z tego sprzętu i sposobu zakupów. Tutaj, tak jak widzicie, właściciel deklaruje chęć dowozu również do domów dla tych osób, które rzeczywiście z różnych względów są wykluczone społecznie i nie mogą tutaj dotrzeć, a obawiają się wejść na przykład po te najważniejsze produkty do sklepu bez rękawiczek czy bez masek. Bardzo polecamy, bardzo dziękuję panie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję Życzymy bardzo. Przede wszystkim panu i całej załodze sklepu tego, żebyście przetrwali ten najtrudniejszy czas w dobrym zdrowiu. Szanowni państwo, w programie Nasze Sprawy w dniu dzisiejszym był naszym gościem pan Tomasz, właściciel tego sklepu, który tutaj właśnie za nami widzicie. Warto sobie nawzajem pomóc. Pomagajmy sobie nawzajem w tym trudnym czasie, aby tego typu sklepy, mikroprzedsiębiorstwa w Sieradzu, w Duńskiej Woli, w Łasku mogły funkcjonować przez kolejne lata w dobrej kondycji, żebyśmy wspólnie przetrwali w imię naszej przyszłości. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania już w tej chwili kolejnych programów Nasze Sprawy. Bardzo dziękuję za udział w programie. Ja również dziękuję za stworzenie takiego programu. Uważam, że to świetny pomysł.